Wybierz życie. Choose an iPhone made in China by a woman who jumped out of a window and stick it in the pocket of your jacket fresh from a South Asian fire trap. Wybierz lepsze życie. Co jest miarą lepszego życia? Niektórzy twierdzą, że smartfon za 5000 zł. Zaraz cały internet zostanie wypełniony recenzjami smartfona za 5000 zł. To jest smartfon za mniej niż 1000 zł. Xiaomi Mi 5X. Używam go od 2 miesięcy. To nie były wcale takie złe 2 miesiące. No dobrze, ale co jest najważniejszego w smartfonie? Jak to? Najważniejszy jest aparat. Xiaomi Mi 5X nie ma najlepszego aparatu. Odstaje on wyraźnie od flagowców za 3 czy 4 tysiące złotych. Ale właśnie patrzycie na moje najbardziej popularne zdjęcia na Instagramie. 5 spośród 6 z nich zrobionych jest Xiaomi. Ten aparat ma mnóstwo filtrów, którymi zastąpicie z powodzeniem Waszą kreatywność. Na przykład ten filtr. Jeżeli chodzi o selfie wideo, to jest mniej więcej tak. Sami zobaczcie, jak radzi sobie ze światłem. Także jeżeli chcielibyście vlogować, no to o. Jeżeli chcielibyście vlogować dźwiękiem, no to no właśnie tak to jest. Aczkolwiek są to warunki wymagające. Wystarczy? No to teraz kamera przednia. No ta główna kamera. Nagrywa w 4K, ale to raczej standard. Lepiej niż na rozdzielczości skupić się na innych sprawach. Jest tutaj slow motion. Ma rozdzielczość 720p, ale wygląda jakby miało rozdzielczość 240p. Także fajnie, że jest to slow motion, ale potraktujcie je jakby go nie było. Film poklatkowy, czyli timelapse. Technicznie to bardzo proste. Aparat co jakiś czas robi fotkę, a potem te fotki łączy w film. Wy wybieracie, ile ma być przerwy między zdjęciami i otrzymujecie na przykład coś takiego. No i tutaj wiele zepsuć się nie da. Chyba, że przez przypadek poruszycie smartfon. Ja to zrobiłem w tym miejscu. A poza funkcjami aparatu i kamery? Ekran. Ekran smartfonu jest dobry, jeżeli można na nim oglądać filmy na YouTubie. Można na nim oglądać na przykład to. I przy okazji sprawdźmy, czy słychać wszystko dobrze z głośnika. No słychać tak. A jak nie chcecie być buraczanym obywatelem, który raczej innych obywateli, akurat tutaj jest Lanzarote i nikt tu nie mieszka, ale gdzie indziej, to macie tu wejście słuchawkowe. Normalne. Do normalnych słuchawek. Skoro przy tym jesteśmy. Wygląd. Nie jest jakiś szczególnie nowoczesny, ale też nie jest bardzo zły. Normalna, gruba ramka na dole, gruba ramka na górze. Z boku normalnie. Tył jest z metalu, więc nie pęknie przy pierwszym upadku. I nie palcuje się. Za to jeżeli nosicie smartfon w jednej kieszeni z kluczami i drobnymi, tak jak ja, zostaną ślady. Ekran? Też specjalnie o niego nie dbałem i nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia. Czytnik linii papilarnych. Używam go, bo jest wygodny. I działa praktycznie za każdym razem. Zresztą, nie ma w tym niczego wyjątkowego. Czytniki linii papilarnych w smartfonach działają dobrze. Jeżeli czytnik linii papilarnych działa źle, to po prostu masz zły smartfon. A co jeżeli nie masz NFC? A kogo obchodzi NFC? Ludzi, którzy chcą płacić smartfonem. Jeżeli chcesz płacić smartfonem, to tym smartfonem nie zapłacisz, bo nie ma NFC. Jest jeszcze wybrakowany z jednego powodu. LTE. Wiadomo, że smartfon to przeglądarka, wysyłanie filmów, oglądanie filmów, zdjęcia, te wszystkie multimedialne rzeczy, które wymagają szybkiego internetu. Tutaj niby wszystko jest ok, poza jednym pasmem. 800 MHz. Co to jest 800 MHz? Odpowiada za zasięg LTE na dużych, niezurbanizowanych przestrzeniach, czyli w tak zwanej dupie. Ja podróżuję trochę po kraju i okolicach. Różnicy nie odczułem, ale jeżeli chodzi o pasmo 800 MHz, lepiej mieć niż nie mieć. A zatem mamy już dwa minusy, a jest jeszcze trzeci. Ten smartfon nie jest przeznaczony na polski rynek, co oznacza, że jeżeli chcesz go w Polsce używać, to musisz sobie wgrać polskojęzyczny ROM, odblokować najpierw bootloadera. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, drogi widzu, to niczym się nie przejmuj. To jest całkiem przyzwoity smartfon, ale całkiem możliwe, że nie jest to smartfon dla ciebie. Tym bardziej, że na polskim rynku pojawił się brat bliźniak tego smartfona i to nie pojawił się wczoraj, tylko już jakiś czas temu. Niestety nie mam brata bliźniaka, o którym mógłbym coś powiedzieć, natomiast znam kogoś, kto ma. Cześć, jestem Łukasz, mam 24 lata, jestem z Łodzi i prowadzę swój własny kanał na YouTube. Kuba testuje dla Was Xiaomi Mi 5X, a ja mam jego brata, znaczy Mi 5X brata, Mi A1. I generalnie konstrukcyjnie te telefony są takie same. Ten sam aparat, ta sama bateria, ten sam wyświetlacz, ten sam procesor, wszystko jest to samo. Różnice między tymi telefonami są głównie cztery. Po pierwsze, Mi A1 jest oficjalnie dostępny w Polsce, gdy Mi 5X nigdy nie będzie, bo jest tylko na rynek chiński. Po drugie, Mi A1 obsługuje pasmo B20 800 MHz LTE, czyli to nie jest bubel szmelc, jak niektórzy mówią.
Po trzecie, ten telefon teoretycznie ma czystego Androida. Mówię teoretycznie, bo aplikacja aparatu jest od Xiaomi, a w środku znajdziemy jeszcze dwie aplikacje. Nic nie pije, Kuba, nic nie pije. Aplikacje Opinie i Pilot Mi. I to są dwie aplikacje od Xiaomi. Także tak czy siak Xiaomi tutaj ingerowało w ten telefon, ale dostałem dwie paczki od Google'a, dwa razy po gigabajcie, także są solidne aktualizacje. A po czwarte, posłuchajcie dźwięku powiadomienia w tym telefonie, jaki jest okropny. Okropieństwo. No, dziękuję. To tyle. Możesz już mówić, Kuba. Dziękuję. No, to teraz bateria. Czy bateria trzyma długo? Bateria trzyma dłużej niż w większości flagowców, których używałem. Ale to tylko dlatego, że ekran jest Full HD. To prawda, ale w większości przypadków to wystarcza w zupełności. To jest też trochę tak z tym ekranem Full HD, że jeżeli ktoś narzeka, że w smartfonie ma tylko ekran Full HD, to trochę tak jakby narzekał, że do jajecznicy dostał tylko 3 rodzaje pieczywa. Jestem w stanie to zrozumieć, ale z trudem. Muszę jednak przyznać, że ten smartfon czasem muli. Zawiesił mi się raz, zamulił jakieś 5. Co się z tego powodu dzieje? Czasem trzeba chwilę poczekać, czasem wyłączyć i włączyć aplikację. Przy moim dość intensywnym jednak używaniu różnych aplikacji był dzielny. Czy zatem polecam ten smartfon? Nie, polecam jego brata Mi A1, który ma więcej wad niż tu dzisiaj wymieniłem. Na przykład nie jest wodoodporny i nie ma bezprzewodowego ładowania. I kosztuje obecnie około 1000 zł za wersję 64 giga. To mniej niż będziecie kosztować wymiana pękniętego wyświetlacza w Samsungu Galaxy S8 Plus. Wymiana pękniętej szybki, czy też wyświetlacza w iPhone 10 będziecie kosztować 1,5 razy tyle, co ten smartfon. Ja wiem, że to nie jest jakieś cudo, że pewnie znajomi nie zzielenieją z zazdrości, ale z drugiej strony to kosztuje 1000 zł. I może dzięki temu, że nie wydasz na smartfon kilku tysięcy, zostanie ci parę groszy w kieszeni. I może kupisz tani bilet na jakąś wyspę na oceanie. Spędzisz fajnie czas, poddychasz innym powietrzem, spojrzysz na świat z innej perspektywy. Może nie brzmi to wszystko jakoś spektakularnie, ale przynajmniej nie zniknie, kiedy smartfon wypadnie ci z kieszeni. Nie chcę brzmieć jak sprzedawca dywanów, czy doradca życiowy, ale... Choose life. No jeszcze muszę się trochę nauczyć.